Hej, czołem. Na wstępie chciałem podziękować tutaj koledze, który podesłał mi informację. Jest to kolega Ares, także serdecznie pozdrawiam. Kolega podesłał informację na temat tego, że Polacy, że będziemy zestrzeliwać rosyjskie rakiety z naszego terytorium, rakiety, które jeszcze są nad terytorium Ukrainy. To, co teoretycznie doprowadzi nas do wojny. I o tym sobie dzisiaj powiemy, ale oprócz tego takie informacje jeszcze, że przekażemy Ukrainie nasze ostatnie migi. Mamy 10 czy 15 migów, sami się chyba nie możemy tego doliczyć, ile nam zostało, ile sprawnych mamy, ale okazuje się, że chyba wszystko przekażemy na Ukrainę, ale nie tylko my. Informacje jeszcze są takie, że Francja przekaże swoje miraże, tak? Tylko pytanie, czy przekaże, bo ja wcale bym się nie zdziwił, jakby się za jakiś czas okazało, że Polska dawała, nie oczekiwała nic w zamian, a na przykład Francuzi, Niemcy robili deale, które polegały na przykład na tym, że Ukraina albo płaciła w taki czy inny sposób, albo płaciła jakimiś tam kontraktami na odbudowę Ukrainy, albo płaciła surowcami. No nie wiadomo, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak się okazało, że my jak zwykle zrobiliśmy z siebie idiotów, a wszyscy inni robili na tej wojnie kasę, a Polska to nasza wojna, musimy tam jechać i bronić Ukrainy jak niepodległości. No, nie na tym polegają interesy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zanim przejdziemy jednak do szczegółów, poproszę kciuka w górę dla zasięgu, żeby nakarmić algorytmy YouTube'a, komentarz jakiś, udostępnienie, subskrypcję, jeszcze minutowa, krótka przerwa reklamowa i wracamy do szczegółów. Wspólnie z partnerem kanału, serwisem Prawo do Broni, mamy dla Was ciekawą propozycję. Oferta skierowana jest do wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Czyli jeżeli jesteś pracownikiem służb mundurowych, albo myśliwym, tak jak ja, albo po prostu masz pozwolenie na broń prywatną, no to powinieneś rozważyć zakup pakietu ochrony prawnej od incydentów związanych z bronią palną. Serwis Prawo do Broni oferuje usługę organizacji nielimitowanej i bezpłatnej pomocy prawnej dla legalnych posiadaczy i użytkowników broni palnej w przypadku postawienia zarzutów związanych z bronią lub zatrzymaniem, czyli na przykład użycie broni na granicy lub wypadek na służbie. Pomoc dotyczy broni palnej, prywatnej i służbowej z wyłączeniem broni czarnoprochowej. Co jeszcze jest ważne, masz zapewnioną pomoc w każdej instancji sądowej. Nielimitowana pomoc to tylko 10 zł miesięcznie. Ja swój pakiet już mam, a Ty masz możliwość wygodnego zapisu poprzez stronę prawodobroni.org. Oczywiście link macie w pierwszej linii opisu pod filmem. Zaczynamy od informacji, które mówią o tym, że będziemy zestrzeliwać, jednak będziemy zestrzeliwać rosyjskie rakiety. Źródło Polsat News i czytamy sobie. Członkowie Amerykańskiej Izby Reprezentantów apelują do prezydenta Joe Bidena o udzielenie zezwolenia Polsce na zestrzeliwanie rosyjskich rakiet znajdujących się nad Ukrainą. Zdaniem polityków zwiększy to bezpieczeństwo wschodnich regionów naszego kraju i wydatnie pomoże siłom zbrojnym Ukrainy w obronie infrastruktury krytycznej. I tu w tych dwóch zdaniach mamy cały przekrój tego, co się dzieje. Pyta się tak, bo ci tutaj członkowie Amerykańskiej Izby Reprezentantów wskazują, że nasze wschodnie regiony kraju są zagrożone w jakiś sposób. Ja tylko przypomnę, że jedynym zagrożeniem realnym, faktycznym, zagrożeniem, które spowodowało, że dwóch polskich obywateli zginęło, była ukraińska rakieta, która wylądowała w Przewodowie, zabiła dwóch Polaków. A Zełenski co zrobił? Nic. Nic w tej kwestii. Przepraszam nie było, ale wiadomo, Zełenski to nie lubi przepraszać. On tylko zna jedno słowo. Nie, trzy, przepraszam. Dej, dej i dej. Takie trzy słowa. I dobra. I druga sprawa, że wydatnie pomoże siłom zbrojnym Ukrainy w obronie infrastruktury krytycznej, czyli infrastruktury
przede wszystkim energetycznej, bo Zełenski zamiast dogadać się z Putinem, a mógł się dogadać, nadal może się dogadać, no to jakoś się nie może dogadać. I to, że Zełenski nie może się dogadać, to my teraz mamy, Polacy, pilnować ukraińską infrastrukturę krytyczną, żeby czasem bombka jakaś czy rakietka nie trafiła w ukraińską elektrownię, bo będzie im zimno, zimno zimą. No ale zima taka jest, że często jest zimą zimno i śnieg pada. I my będziemy teraz obarczeni odpowiedzialnością za infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Żeby tam czasem rakietka nie spadła rosyjska. I my mamy teraz, Amerykanie chcą nam pozwolić to robić. Czytamy dalej. O sprawie informuje portal The Hill, którego dziennikarze dotarli do pisma autorstwa Joe Wilsona i Steve Cohena. Członkowie amerykańskiej Komisji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zaapelowali o przychylną decyzję Joe Bidena w przypadku, gdyby Polska zwróciła się z prośbą o możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet. Czyli tutaj piłeczka jest po naszej stronie. My mamy grzecznie poprosić Amerykanów o możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet. Amerykanie mają grzecznie się zgodzić, a my mamy grzecznie rozkaz wykonać. Czyli tu jest najważniejsze, że gdyby Polska zwróciła się z prośbą o możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet. Także czekamy Radziu, wiemy, że Radziu jest przychylny temu. Radziu na pewno pierwszy poleci do Amerykanów i powie tak, ja to zrobię, Joey, daj mi możliwość, będę strącał rosyjskie rakiety. Radziu się zawsze wyrywa, zresztą on sam mówił o tym, że wciągnie to Polskę w wojnę i on chce tej wojny. Radziu sam mówił, że chętnie będzie strącał rosyjskie rakiety z terytorium Polski. A później sam mówił, że on zdaje sobie z tego sprawę, że to wciągnie nas w wojnę z Rosją. Także o pozwoleństwo pierwszy poleci się pytać Radosław Sikorski. Jestem przekonany, jeżeli do tego dojdzie. Tylko trzeba zapytać. Oby nie było takiego pytania nawet. W dokumencie poproszono prezydenta USA o danie Polsce władzy w kwestii przechwytywania i neutralizowania rakiet nad Ukrainą, zwłaszcza tych, które grożą inwazją polskiej przestrzeni powietrznej. To zwłaszcza tych. No, na szczęście nasza obrona powietrzna przeciwlotnicza jest bezobjawowa, więc nawet jak dostaniemy pozwolenie na strącanie tych rakiet, to bez amerykańskiej pomocy to się nie obędzie i nic nie strącimy. Takie jest przynajmniej... miejmy nadzieję, żebyśmy nic nie strącili. Miejmy nadzieję, że tam przez przypadek nikt nic nie strąci, bo to nas wciągnie w wojnę. Zresztą czytajmy dalej, co na to Radosław Sikorski. Przypomnijmy sobie słowa Radosława Sikorskiego. Na temat możliwości strącania rosyjskich rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy wypowiedział się w rozmowie z Financial Times Radosław Sikorski. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Polska musi zapewnić ochronę swoich obywateli, nawet jeśli takie działania mogłyby doprowadzić do bezpośredniego konfliktu NATO-Rosja. Tak, musimy, nawet jeżeli to doprowadzi do konfliktu NATO-Rosja, a raczej Polska-Rosja, bo to pójdzie na Polskę, że Polska strącała bez pozwolenia NATO, a teraz będzie, jak będzie pozwolenie NATO, to i tak to nas wciągnie w wojnę, to jest bez znaczenia, nie? Członkostwo w sojuszu nie znosi odpowiedzialności każdego kraju za ochronę własnej przestrzeni powietrznej. To nasz konstytucyjny obowiązek, oświadczył Radosław. Ale przypomnijmy sobie również winę Donalda Tuska. Tak, Tuska, wina Tuska. Jakby ktoś się pytał, to jest wina Tuska. Tak jak to pisowcy krzyczą zawsze. Wina Tuska. Wina Kaczyńskiego i Tuska, ja tak bym powiedział. Kwestia zbadania możliwości przechwytywania pocisków i dronów lecących w kierunku Polski jeszcze nad terytorium Ukrainy została zapisana w porozumieniu podpisanym na początku lipca przez Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska. Tak, Donald Tusk podpisał idiotyczne porozumienie, które można podciągnąć teraz pod to, żebyśmy mogli, żeby nam dali pozwolenie na strącanie rosyjskich rakiet. Ja jeszcze raz tylko przypomnę jedno, bo szkoda, że TVP Info nie pokusiło się jeszcze na
przypomnienie, co Sikorski mówił w momencie, kiedy rozmawiał z rosyjskimi agentami podającymi się za byłego prezydenta Ukrainy. Bo tak, Radził myślał, że rozmawia z byłym prezydentem Ukrainy, a okazało się, że rozmawia z dwoma agentami rosyjskimi, którzy wyciągali od niego informacje. I tam Radził wsypał wszystko i między innymi mówił to, że jeżeli Polska będzie strącać rakiety nad terytorium Rosji, nad terytorium rosyjskie rakiety nad terytorium Ukrainy, to to bezpośrednio wciągnie nas w wojnę z Rosją. I on to wie. I on się z tym godzi. No szkoda, że TVP Info NATO się nie powołało. No ale dobra, przechodzimy sobie do kolejnej jakże wspaniałej informacji, że nadal będziemy wspomagać nasz bratni naród, który broni nas przed rosyjską napaścią i przekażemy im migi. Ale jest oczywiście warunek. Tutaj tym razem, znowu jest źródło Polsat News. Także znowu tutaj powołamy się na polsatnews.pl, gdzie czytamy: Ukraińcy otrzymają myśliwce wielozadaniowe MiG-29 dopiero po tym, gdy sojusznicy dostarczą Warszawie nowe samoloty. Powiedział polski, spróbuję to przeczytać, mam nadzieję, że nie popełnię błędu, powiedział polski chargé d'affaires, chyba tak to się czyta po francusku, polski chargé d'affaires w Kijowie Piotr Łukasiewicz. W wywiadzie dla agencji Ukrinform dyplomata stwierdził, że gdyby wspieranie Ukrainy w drodze do NATO było sportem olimpijskim, Polska byłaby na podium. Tylko że no szkoda, że nie jest to rozwinięte w ten sposób, że nie jest powiedziane wprost, że tak, okej, niech nam damy MIGI 29, a kupimy. My mamy dać Ukrainie nasze myśliwce i kupić, zapłacić, kredyt wziąć najlepiej na F-16 i F-35. Szkoda, że tego nikt nie powiedział. Wprost. Dalej pojawia się jeszcze kwestia oczywiście szkolenia tych naszych pilotów. Ci, którzy latali na MIG-ach 29, trzeba ich najpierw przeszkolić, żeby mogli wsiąść na F-16 czy tam F-35. My mamy płacić kasę, ale Ukrainom dać. Bo tutaj nikt nam za darmo nie dostarczy, że wyobrażacie sobie, że Amerykanie teraz macie F-35 za to, że daliście MIG-i 29 na Ukrainę. No na pewno tak nie będzie. Czytamy dalej. Nasi sojusznicy powinni wysłać do Polski kilka... sprzedać chyba nam. No, czemu nie piszecie prawdy? A nie, to akurat jest wypowiedź pana Piotra. To już nie jest kwestia, że Polsat News gdzieś się pomylił. Nasi sojusznicy powinni wysłać do Polski kilka eskadr innych samolotów, aby dać nam czas na zbudowanie własnych zdolności, abyśmy mogli przekazać MIG-i, których ukraińscy piloci tak bardzo potrzebują, powiedział Piotr Łukasiewicz w rozmowie z Ukrinform. I bardzo dobrze powiedział. I ma rację, że najpierw musimy dostać, żeby chronić siebie, żeby coś przekazać. Żeby nie było tak jak z czołgami. Że najpierw daliśmy czołgi, a później byliśmy na etapie takim, że nasi czołgiści latali na miotle, zanim dostali nowe czołgi. Teraz te czołgi sukcesywnie spływają z Korei, z Ameryki. I mamy czym zastąpić. A nie, że damy, tak Rosomaki też oddaliśmy i nagle okazało się, że batalion zmotoryzowany no, nadaje się tylko do sprzątania, bo nie ma na czym się szkolić. Nagle batalion zmotoryzowany stał się batalionem piechoty, bo takie były decyzje rządu PiS-u, wspieranego przez rząd Tuska. Czy tam partię Tuska. Bo oni te wszystkie decyzje były wspierane oczywiście. Bo wszyscy mówili, tak, dajcie więcej. Chargé d'affaires podkreślił, chyba dobrze to czytam, nie? Podkreślił, że w czasie pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie części zamienne i samoloty MiG-29. Tak, część przekazaliśmy,
części zamienne, czyli trupy, które już nie latały, to też im daliśmy na zasadzie, że jak wam się tutaj coś popsuje, to z tego wykręcisz śrubkę i wkręcisz tu. Jak tu ci to skrzydło odpadnie, ale spokojnie, jeszcze się trzyma, no to jak ci odpadnie, to sobie z tego odkręcisz i wkręcisz. Nie ma problemu. Jak dodał, Polska obecnie przygotowuje różne pakiety pomocowe dla Ukrainy. Przyznał, że nasz kraj uzbrojony jest jeszcze w około 10-15 myśliwców MiG-29. Pakiety pomocowe. Słuchajcie jeszcze raz. Pan Chargé d'Affaires przyznał, że Polska obecnie przygotowuje różne pakiety pomocowe dla Ukrainy. To jest kpina. To Stany Zjednoczone niech przygotowują pakiety pomocowe i dają Ukrainie. To Stany Zjednoczone spowodowały, że ta wojna trwa tak długo, że ta wojna w ogóle trwa. To Stany Zjednoczone chciały tej wojny, między innymi Stany, ale jeszcze Wielka Brytania, Francja, Niemcy. O, to oni chcieli, to oni są odpowiedzialni, oni powinni sponsorować tę wojnę, a nie. To oni chcieli osłabić Putina rękami ukraińskimi i sprzętem zachodnim. To niech dają. Polska już dała wystarczająco. Ja już nie mam. Ja mam pusty magazyn. Magazyny z amunicją też są puste. Nie mamy amunicji artyleryjskiej, nie mamy nawet amunicji strzeleckiej. Żołnierze rezerwy jeżdżą na szkolenia fikcyjne, gdzie nawet nie ma strzelania. Nasz kraj przeprowadza obecnie zakrojoną na szeroką skalę transformację sił powietrznych, podkreślił Piotr Łukasiewicz. Kupujemy nowe produkty od naszych partnerów. Tak, to trzeba podkreślić. Kupujemy nowe produkty od naszych partnerów. Samoloty F-16 i F-35. Ale proces ten wciąż trwa, więc nie możemy pozwolić na utratę nawet tych 10 MiG-29, bo będziemy czuć się bezbronni, dodał. Dyplomata zaapelował do sojuszników Polski, aby pomogli nam wypełnić luki, które stworzy transfer MiGów. Pięknie i fajnie pan tutaj Łukasiewicz mówi. Kupujemy, tracimy. Kupujemy, a na Ukrainę tracimy. Jesteśmy sponsorami tej wojny. Straciłeś samolot, zniszczyli nam samolot. To jest nasza wojna. Nasze samoloty, nasz sprzęt tam jest niszczony, więc musimy kupić. Czego nie rozumiecie? I teraz tak, Ukraina jeszcze oczywiście dostanie, czy kupi francuskie miraże. Tym razem źródło geekweek.interia.pl. Ukraina od niemal 2 lat stara się o francuskie myśliwce Mirage 2000. Teraz w końcu pojawiła się konkretna data, kiedy te maszyny pojawią się na ukraińskim niebie i będą atakować cenne cele w Rosji. Pytanie tylko, jestem naprawdę, bardzo mnie to zastanawia. Ciekawe, kiedy się dowiemy, że cały ten sprzęt, który Zachód podarował Ukrainie, ciekawe, kiedy się dowiemy, że Ukraina to spłaca cały czas, a Polska dużo oczy zrobi. Francuskie media donoszą, że pierwsze myśliwce Mirage 2000 Myślnik 5 pojawią się nad Ukrainą już na początku 2025 roku. I tutaj pojawia się bardzo ciekawe pytanie. Kto będzie pilotował te myśliwce Mirage? Czy ukraińscy piloci już się szkolą na tych maszynach? Bo mamy już początek listopada. Chyba jak dodam ten film, to już będzie początek listopada. Więc co, Ukraińcy już się szkolą? Bo szkolenie na myśliwcach takich czy innych to nie jest kurs na prawo jazdy, że pojeżdżą sobie 2 miesiące, a tu mówimy, że na początku 2025 roku Ukraina ma otrzymać. No to początek 2025 roku to będzie za 2 miesiące. A przypominam, że Francja od początku była zainteresowana tym, żeby wysyłać tam swoje wojsko. Nieoficjalne informacje są takie, że te wojska francuskie tam były. W mediach przewijały się takie informacje, że żołnierze francuscy tam są, że żołnierze Legii Cudzoziemskiej tam są,
Więc teraz może może Ukraina dostanie te myśliwce razem gratis z pilotem, nie? No. Tyle. No na szczęście nie będą to nasi piloci. Jak już dostaną pilotów, to francuskich. No tam Francja jak sobie uczestniczy, aby tylko Polska nie uczestniczyła w tym konflikcie. To było na tyle. Na koniec jeszcze raz przypominam, kciuk w górę dla zasięgów, komentarz taktyczny, albo wystarczy kropka taktyczna, subskrypcja, udostępnienie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.